Moje najświętsze przekonanie polega na tym, że jeżeli się zamraża zarodki, to to jest traktowanie istoty ludzkiej, bo dla mnie zarodek jest nikim innym jak najmniejszym, ale człowiekiem. To jest traktowanie istoty ludzkiej w sposób instrumentalny. I teraz nie muszę być chrześcijaninem, żeby wierzyć w to, za Immanuelem Kantem, że człowieka nigdy nie można traktować jako środka, zawsze powinien być traktowany jako cel. Ja się moralnie nie zgadzam na to, żeby dziesiątki tysięcy małych dzieci, bo dla mnie to są najmniejsze, ale dzieci, były zamrożone w klinikach in vitro, a potem po latach, dzisiaj to jest całkowicie dopuszczalne, były wylewane do zlewu. Czy pan nie rozumie, że dla mnie to jest moralnie niedopuszczalne? Panie premierze, proszę uszanować moje poglądy, panie premierze, bardzo szanuję pana pogląd, tylko uważam, że nie jest to prawidłowy opis procedury, o której mówimy. To nie jest zamrażanie dzieci i wylewanie ich do zlewu. Przeczytałem, wiecie pan, kiedy Donald Tusk zaproponował mi, żebym stanął na czele komisji bioetycznej, która miała przygotować projekt ustawy o in vitro, to ja przystępowałem do tych prac z pozycji zdeklarowanego zwolennika in vitro, no bo rodzą się dzieci, to jest zawsze cud powstania nowego wszechświata, co jest coś pięknego i te dzieci urodzone, czy poczęte metodą in vitro, one są często szczególnie kochane przez rodziców, szczególnie upragnione, więc to jest coś bardzo pięknego. I ale znam im więcej, katolików i wyborców PiSu, którzy mają dzieci więcej, dzięki in vitro. Tak. Jeszcze raz podkreślam, godność takiego dziecka jest dokładnie taka sama, jak godność dziecka poczętego metodą naturalną, ale im więcej czytałem o metodzie in vitro, zarówno o jej aspektach moralnych, jak i o jej aspektach medycznych, tym silniejszy moralny sprzeciw we mnie rósł wobec tej metody. Jestem zwolennikiem dopuszczalności in vitro, ale tylko pod warunkiem, że nie będzie jej towarzyszyć. Po pierwsze, prawo do tworzenia tak zwanych zarodków naliczbowych, do instrumentalnego traktowania sióstr i panie premierze, braci, znaczy, zgódźmy się co do tego, czy muszą być regulacje, które muszą określą, być regulacje, w jaki sposób funkcjonuje metoda in vitro. Które tak, są ale, dzisiaj, są dla mnie rozumiem, moralnie że nieakceptowane. To nie jest tak, że jest pan przeciwko w ogóle metodzie in vitro. Moralnie jestem przeciwko. W ogóle. Natomiast tak. Ale w prawie jestem, powinna być dopuszczalna. Tak jak ale jest. Ale w prawie powinna być dopuszczalna, nie tak jak jest. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.